razem mi nie uciekniesz, bestio! Musimy celniej strzelać! A niech to! Uciekł do lasu! Za nim! Proszę zaczekać, wasza wysokość! Wasza wysokość, proszę wrócić! W lesie nie jest bezpiecznie! O, co to było? Jak mamy stąd wyjść? Czy ktoś tam jest? No. Niech mi ktoś pomoże! A, no to wpadłeś w niezłe tarapaty! Jesteś, co? Czy może wiesz, jak mógłbym się wydostać z tego lasu? Oczywiście. Stara jestem, ale tu się wychowałam. Posłuchaj. Jeśli pomożesz mi się wydostać, to sowicie cię wynagrodzę. Obiecuję. Nie potrzebuję żadnych nagród. W zamian jednak wysłuchaj mojej prośby. Cokolwiek sobie życzysz, kobieto. Odkąd zmarła twoja żona, jesteś taki samotny. Chciałabym cię prosić, byś uczynił mą córkę królową. Ale ja nie chcę żadnej... No proszę, podejdź tu, curuchna! No proszę, a więc to jest król. Bardzo miło cię poznać. No i jak się waszej wysokości podoba moja córka? Twoja córka jest niezwykle piękna. Jest taka piękna, ale... O! Jeśli tylko ją poślubisz, jeśli tak mnie wynagrodzisz, to pokażę ci, jak wyjść z lasu. No chyba, że wolisz zostać w tym lesie na zawsze. Dobrze, twoja córka będzie królową. Na pewno. Niech żyją państwo młodzi! Viva! Niech żyją! Niech nam żyje! To moje dzieci. Jakie piękne księżniczki i jacy przystojni książęta. A wy, proszę, przywitajcie waszą nową mamę. Co wam się wszystkim stało? Teraz jestem waszą mamą. Ucałujcie moją dłoń. Księżniczki, książęta. Co wam się stało? Tobie na przykład? I tobie też? Komu? Nie? I mnie też? Oj, bracie. Co wam się stało? Macie robić to, co wam każe matka. He? Słyszeliście? Boję się. Dosyć tego. Możecie już iść, dzieci. Braciszku. Dzieci są czarujące.
Ruszać, zrozumiano? Dobrze, a ty, chochliku, chodź tu szybko! Tędy, szybko! Chodź tu za mną! O! Uciekł, pobiegł do lasu! Nikomu nic nie jest? Nie. To dobrze. Ale się bałam, tato. Prawie już mnie zjadł. Tato, jak taki wielki wąż mógł się dostać do naszego pokoju? Zwłaszcza, że okna były zamknięte. O co tu chodzi, tato? Więc no... Dzieci są czarujące. Tato, nic ci nie jest? Co się stało? Nie, nie. Wszystko w porządku. Może pojedziemy do tego zamku w lesie? O rany! Ta nić przeprowadzi nas przez las. Jak myślicie? Z pewnością. Bez niej nikt nas tutaj nie znajdzie. Ani wąż, ani królowa. Tato, chyba nie chcesz jej tutaj zaprosić. Pod żadnym pozorem, prawda? Obiecuję. Co prawda obiecałem, że zostanie królową wtedy, kiedy utknąłem w lesie, ale królowie mogą łamać obietnice. Abrakadabra, abrakadabra, abrakadabra. Król powrócił! Tata! Widziałem tatę! Naprawdę? Widziałeś tatę? O! Ty! Chowaliście się, tak? Uciekaj! Uciekaj szybko! Na pomoc! Ratunku! Wypuść mnie! Pomoc! Nikt wam już nie pomoże. No to teraz królestwo należy do mnie! A gdzie jest tata? Niemożliwe.